Pierwszy w powiecie punkt przedszkolny powstaje na terenie gminy Chrzanów w Pogorzycach. To szansa na opiekę dla dzieci, które z powodu braku miejsc nie zostały przyjęte do przedszkoli. Niepubliczny punkt przedszkolny Kogito powstaje w prywatnym domu. Tworzenie takich placówek umożliwiło rozporządzenie Ministerstwa Edukacji z sierpnia tego roku. Punkty przedszkolne mają być alternatywą dla przedszkoli, które w ostatnich latach nie są w stanie przyjąć wszystkich chętnych. Nie inaczej jest w gminie Chrzanów, co sprawdzała autorka pomysłu stworzenia punktu przedszkolnego w Pogorzycach. Sprawdzałam, ile jest w ogóle dzieci w gminie Chrzanów w takim wieku i ile jest miejsc w przedszkolach. No i jest ich dla dzieci 3-4-letnich za mało. Takie dzieci są najczęściej odrzucane, to brzydkie słowo, ale nie dostają miejsca w przedszkolach samorządowych. I tak jak ja się interesowałam z dwóch najbliższych przedszkoli naszej placówce, tych dzieci jest o wiele więcej niż my mamy miejsc. Także liczę na to, że jeżeli ludzie dowiedzą się o naszym przedszkolu, przyjdą i zapytają o ofertę. W całym kraju takich punktów przedszkolnych jest około 1000, a w powiecie chrzanowskim powstaje pierwszy. Pomysł na jego stworzenie to był impuls, przyznaje pani Katarzyna, autorka tego projektu. Daliśmy się unieść społecznej kampanii. Jak wiadomo, wszystko zaczyna się od przedszkola. To był impuls, a na resztę rozłożyło się kilka rzeczy. To, że mamy miejsce, mamy duży dom, w którym możemy przyjąć dzieci. Także to, że mamy sami troje dzieci, zupełnie świadomi i z wyboru. Także to, że jestem nauczycielem i zajmuję się pisaniem projektów edukacyjnych. Na stworzenie punktu potrzebne były środki. Pani Katarzyna napisała więc projekt, który w unijnym programie zyskał bardzo dobrą ocenę i dofinansowanie. Za te pieniążki kupiono meble i wyposażenie tego mini przedszkola. Obok domu powstaje też plac zabaw dla dzieciaków. W planach jest stworzenie 15-osobowej grupy przedszkolnej. Zapisywane mogą tu być dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Najwięcej dzieci, które nie dostały miejsca w przedszkolu, jest w wieku 3-4-latka i bardzo by mi zależało, żeby ta grupa była mniej więcej zbliżona wiekowo, bo to ułatwia pracę z dziećmi potem i organizowanie takich zajęć, które będą atrakcyjne dla całej grupy. Punkt przedszkolny czynny będzie od godziny 7 rano do 16. Obiady ma dowozić firma cateringowa. W planach jest oczywiście zatrudnienie przedszkolanki. Punkt przedszkolny w Pogorzycach zainauguruje swoją działalność w styczniu.